Dzień dobry, moi kochani, witam się z Wami w projekcie Denko. To już chyba trzecie Denko na moim kanale. Oby nie ostatnie. Zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, zacznę od bubla. Takiego bubla, że to jest masakra. Nie spodziewałam się. Mianowicie Fenty. I to nie jest akurat z projektu Denko, bo to nie jest wykończone, ale obawiam się, że ja tego nie wykończę. To jest coś takiego. Fenty Skin. Total Cleaners. Właściwie preparat myjący do twarzy, do każdego typu cery. Za to cudo zapłaciłam 140 zł. Mówię, za 140 zł Fenty. No nie ma opcji, musi być super, musi być zajebiste. Tego się nie odkręca, tutaj tylko przekręcacie i tu jest taka dziurka, przez którą wychodzi preparat. Preparat ma konsystencję takiej pasty, można powiedzieć, która jest lekko tępawa, jak nakładacie ją na twarz, ale w momencie spłukiwania, kiedy dużo wody dostanie, nagle się pieni. Bardzo wydajny produkt, muszę powiedzieć bardzo wydajny, ale coś jeszcze muszę powiedzieć. Uczulił mnie. Tak mnie uczulił. Głównie chodzi o powieki. No to piszę, żeby uważać oczami faktycznie, z tego co wiem, żeby... Jeżeli się dostanie do oczu, no to trzeba to płukać, tak? Ale ogólnie rzecz biorąc, jak myjecie twarz, zamykacie oczy, no to wiadomo, ten preparat myjący wszędzie się dostaje. I dostałam uczulenie na powiekach. Strasznie mnie piekło. Nie mogłam używać żadnego kremu do okolicy oczu, no bo mnie po prostu to szczypało. Wręcz aż taka rybia jakby łuska mi się zrobiła. Suche takie, pieczące. No po prostu niefajnie. I powiem Wam, że się zawiodłam. 140 zł. 140 za takie, za taki produkt. On, ja byłam nie zachwycona na początku, bo nawet fajnie pachniał. No mówię, bardzo wydajny, bo dużo się go nie stosuje i tak mnie załatwił. Tak mi załatwił oczy, że po prostu aż przykro. No nie wiem, sprezentuję go którejś z moich sióstr. Może im nie zaszkodzi, no moje oczy go nie lubią. Niestety. Za 140 zł to bym miała dwa Cetaphila, które są naprawdę świetne. To nie. Projekt Denko. Avon, proszę Państwa. Kto nie zna Avonu? Kto nie zna tych płynów do kąpieli? Ja mam tutaj waniliowa orchidea i peach, czyli chyba brzoskwinia. Piękny zapach. Moje dzieciaki namiętnie tego stosowały do kąpieli. No przepięknie pachnie taką faktycznie brzoskwinią i wanilią. Cudowny zapach. Powiem tak, ja użyłam go raz. Całą butlę zużyły moje dzieci. Przepięknie się pieni. W ogóle te produkty z Avonu, jeżeli chodzi o żele pod prysznic, o żele do kąpieli właśnie takie. Przepięknie się pienią, przepięknie się pachną, przepięknie pachną, są wydajne. Uwielbiam, mam taki jeszcze jeden, też już na wykończenie, bo ja wzięłam dwa. No moje dzieci, to ja nie wiem, czy one to piją, czy co. Po prostu schodzi u mnie to na potęgę, ale ja się nie dziwię, bo to jest fenomenalne. Bardzo fajne, Avon pod tym względem naprawdę nie zawodzi. Dalej. I grosze kosztuje. Le Petit Masselier coś takiego. Kto tego nie zna? Słuchajcie, zobaczyłam pomarańcze i mówię, będzie pięknie pachniał, nie? Wow! Nie, nie podoba mi się. Śmierdzi, dla mnie on śmierdzi. Pienić się pieni, ale zapach beznadziejny. Ja z reguły, jak kupuję żel pod prysznic z tej firmy, to biorę ten różowy, tak. I on ładnie pachnie, ładnie się pieni i wtedy faktycznie on chyba jest malinowy albo truskawkowy, już nie pamiętam, chyba malinowy, bo już dawno go nie miałam, bo ja teraz oczywiście bardzo namiętnie używam Avonu i zaraz też Wam pokażę z Avonu żel pod prysznic. Czekajcie, tylko muszę się ruszyć. I jestem, Boże, patrz jak mi te włosy stoją, słuchajcie, z każdej strony to są moje babyki, niech sobie stoją. To jest ten żel pod prysznic od Avonu, Avon Senses,
Rosberry Delight Shower Gel. Powiem Wam, petarda. Jak ten żel pachnie, to jest po prostu mistrzostwo świata. Wchodzicie po kimś do łazienki, kto się akurat mył, i cała łazienka tym pachnie. Cała łazienka. Ja po prostu uwielbiam to, kosztowało grosze. Kupiłam to ostatnio po promocji, powiedziałam do koleżanki, bo mam koleżankę, która handluje Avonem w pracy, że ja chcę takie trzy. Jeden zostawiłam sobie w pracy, też właśnie ten zapach. I jeden mam w domu i drugi też mam w domu, tylko jest inny zapach. Nie pamiętam teraz jaki. I schodzi na potęgę. Raz, że są niesamowicie wydajne. Pięknie pachną, pięknie się pienią. No ja po prostu przepadłam. Uważam, że w Rossmanie, czy tam w Hebe, chyba nie ma nic lepszego. Chyba nie ma nic lepszego od Avonu. Nie wiem jak z Sephory, bo wiem, że Sephora ma swoją markę, gdzie ma też jakieś tam żele pod prysznic i tak dalej. Ja tego nigdy nie miałam. Też słyszałam, że bardzo ładnie pachną, pięknie się pienią. Ale no Sephora jest dużo droższe, bo chyba 3 dychy, czy... O kurde, nie powiem. Dobra, nie będę kłamać, bo nie pamiętam. Ale no ten wymiata, jak będziecie mieli okazję, zamówcie sobie na spróbowanie, bo jest po prostu petarda. Kończąc Avon, myjąc twarz, zostajemy oczywiście cały czas w tym temacie myjącym. Cetaphil. Coś takiego miałam do mycia twarzy. Powiem Wam, przepadłam. To jest żel z delikatnymi drobinkami oczyszczający. Ja Wam tu przeczytam, co jest napisane. Czekajcie. Ten delikatny żel oczyszczający dzięki silnie złuszczającym właściwościom pomaga oczyścić i łagodzić skórę, usuwając z jej powierzchni obumarłe komórki skóry oraz wszelkie zanieczyszczenia. I to jest prawda. Bardzo fajny produkt. Jak będę w aptece, to ja sobie go kupię. Na tą chwilę używam po raz pierwszy w życiu, proszę Państwa, balsamów do mycia twarzy z Eiffel. Nie powiem, bo nie pamiętam. Różowe takie opakowanie. Bardzo fajne, powiem Wam, że jestem w szoku. Troszkę mam zaczerwienioną skórę po nim, ale to nic. Na razie nic tam złego się nie dzieje. Pięknie pachnie malinami, ale nie o tym. Mówimy o tym. Bardzo fajny produkt. Ja za niego zapłaciłam około 60 zł. 60? Coś koło tego. Ładnie myje. Ładnie złuszcza, nie podrażnia, nie szczypie. Fajnie. Ja go stosowałam rano i wieczorem i myślę, że jak najbardziej wrócę, że 6 dyszek za to jak najbardziej. Także już mi chyba Irma, pozdrawiam, mówiła, że też ma chyba krem z tego i mówiła, że też jest super, więc zgadnijcie, kto niedługo zainwestuje w krem. Ale jeszcze trochę, no bo mam te z... O Jezus, z czego to? Z Vivosti. Pozostając w tematyce twarzy. Skończył mi się mój cudowny krem z Klinik. To jest ten... To jest ten 72 godziny lipet, coś tam. Lipid. Boże, dlaczego oni nie mogą po polsku tego napisać, tylko wszystko po angielsku? Tak czy siak, to jest silnie krem nawilżający. Od Klinik, jak powiedziałam, bardzo wydajny. Cudowny podkład. Nic się nie rogluje, nic się nie waży. Pięknie się wchłania. Daje uczucie takiej ukojonej skóry. Ja na pewno do tego wrócę, bo jest cudowny. Absolutnie cudowny. No ten krem z Klinik, aż jestem w szoku. Czy to, bo przecież ja już go mam jakiś czas, ja nie wiem, czy ja go w kwietniu nie zamówiłam. Bardzo fajny krem. W ogóle Klinik ma fajne te produkty. Więc myślę, że trzeba się będzie pochylić. Wiem, że miał swego czasu bardzo fajne mydełko, takie żółte do mycia twarzy. Będę musiała pomyśleć, bo Fenty mnie po prostu zdruzgotało, zawiodło. 140 zł, słuchajcie. Człowiek myślał, że to będzie nie wiadomo co, że ta skóra będzie piękna i tak dalej, a gówno nie jest. No, praktycznie do czystego, widzicie, zużyłam. Naprawdę świetny krem. Jeżeli szukacie czegoś stricte pod podkład, bierzcie w ciemno, zajebisty. Zajebisty. Chyba 200 zł kosztował, już nie pamiętam, ale warto. Naprawdę warto. Co ja mam tu dalej, jeżeli jesteśmy w tematyce oczu?
oczu i twarzy. Skończyłam Age Lift z Eve Austin. Mam z tej firmy, z tej firmy i z tej serii Age Lift jeszcze krem na dzień i krem na noc, którego używam. Muszę powiedzieć, że są bardzo wydajne. Kremy po oczy nie są wydajne w ogóle. Bardzo szybko zużyłam, bardzo szybko, chociaż no może gdybym miała taki krem na dzień osobno, to byłoby inaczej, a ja go i na dzień, i na noc. W pewnym momencie już też po tym, jak mi oczy załatwił, to tylko używałam go tutaj, w tej, już tutaj nie rozsmarowywałam, mówię, no masakra, nie? Tak mnie szczypało niesamowicie, że no tragedia. No ale tak czy siak wykończyłam. Powiem Wam szczerze, to jest krem na dzień i na noc, wszystkie typy skóry, kwas hialuronowy i peptydy. I szczerze, niby po 40 roku życia, czy nawet chyba po 40 roku. Szczerze, ja za niego dałam chyba 7 dyszek, coś koło tego nie pamiętam, to jest u mnie na kanale, gdzieś tam znajdziecie. Ale nie. Nie podoba mi się ten produkt, na chwilę faktycznie jest jakby taki zabiedny. Zabiedny w sensie, nie jest odżywczy, nie jest taki gęsty, wiecie, że nie natłuszcza. No, no nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Ten krem mi się nie podoba, jak dla mnie, ja lubię naprawdę, ja często czuję przesuszenie w okolicach oczu, bo ja mam tutaj bardzo delikatną skórę, cienką, ja w ogóle mam skórę suchą, więc no ja potrzebuję wręcz takiego natłuszczenia. I na przykład maska od oczy z Mia, fajny, super, powiem Wam, że właśnie coś takiego, takie stricte nawilżenie i jeszcze miałam z Revuel, też bardzo fajny, super nawilżający, miałam takie dwa kremy i on też faktycznie przynosił tym moim oczom, tej skórze wokół oczu, taką ulgę, takie ukojenie, nawilżenie. No potem tego nie czułam. No niestety. Czyli cena nie zawsze idzie w parze z jakością. No dobra, przechodzimy do pach. Lady Speed Stick Pro 5-in-1. 48 godzin, powiedzmy, że ochrony przed potem. No powiedzmy, uwielbiam za wszystko. Uwielbiam za zapach, co mi tu wyłazi. Uwielbiam za zapach. Za to, że on jest w takiej formie żelowej. Że jest ładny. Nie no, zapach jest po prostu... Ja uwielbiam po kąpieli wieczorem. Oczywiście idzie to, idzie oliwka do ciała. Ja po prostu jestem uzależniona od tych antyperspirantów. Uwielbiam. Uwielbiam, nie ma lepszych. I no, będę kupować tak długo, aż dopóki nie skończą ich produkować. Bardzo je lubię, bardzo je polecam. Wiem, że niektórzy nie lubią, bo brudzi ubrania. Ja robię tak, że w pierwszej kolejności się ubieram, a potem sobie działam, nie? I dopiero się smaruję. Bardzo nie lubię antyperspirantów w sprayu. Dla mnie to kompletnie jest jakieś nieporozumienie. Dla mnie to nie działa. Ja nie czuję tej ochrony. Znaczy nie działa. Ja po prostu tej ochrony nie czuję. Ja muszę mieć coś takiego. I ja się wtedy czuję najlepiej. Także Lady Speed Stick. Tak, tak, tak. Polecam. Uwielbiam. Co ja mam tu jeszcze? Włosy. Wykończyłam. No wiadomo, no Batiste, wiadomo. Ja bez tego już żyć nie mogę. Suchy szampon. Co denko, toż suchy szampon. Już mam w talerce dwa następne. Ja myję włosy raz w tygodniu. Chyba, że jest potrzeba, chyba, że już faktycznie, no muszę. Gdzieś jakieś wyjście jest, coś tam, wiecie. Albo gdzieś mi tam paszy na łeb naleciało, no to trzeba te włosy umyć. Jak nie ma potrzeby, to myję raz w tygodniu. Wtedy są maski, odżywki, olejki. No, wcierki, cudawianki, co zresztą widać. Byłam u fryzjerki, ona powiedziała, że włosy naprawdę w fajnym stanie są. I ja też to widzę. Trochę zaczęły lecieć, ale to już jest chyba ta pora. Więc i ja też odstawiłam na razie witaminę D i odstawiłam magnez z potasem, dlatego że coś mnie tutaj strasznie przyduszało. Miałam problemy z oddychaniem. Oczywiście ja myślę, że to na tle nerwowym, ale wolałam na razie odstawić, bo może też za duża dawka, wiecie, no. Czy dałoby się w ogóle wyniki z krwi zrobić? Może kiedyś zrobię, zobaczymy. Na razie tutaj ja tak tylko gadam.
No, także batist, ja tutaj mam floral kwiatowy, bardzo ładnie pachnie, aczkolwiek moim ulubieńcem, jeżeli chodzi o batist, jeżeli chodzi o zapach, to jest ten candy, taki różowy. No, ja po prostu lubię takie słodziaki. I faktycznie ile razy jest tak, że czy moja córka mi zwędzi i sobie pożyczy, ja wchodzę do domu i ja wiem, że to było używane, bo to czuć w całym mieszkaniu, nie? Także bardzo fajny. Innych szamponów suchych nie używam i dla mnie to są sprawdzone, dobre. Nie mam białych śladów jakichś po nich, nie jestem siwa, nic z tych rzeczy. Batist kupuję, innych nigdy nie używam. Może jest coś lepszego? Nie wiem. Ja to lubię i polecam. Bo wcale drogie jakieś nie jest. A można i w promocji, wiecie, upolować, więc czemu nie? No i ostatnie, co mam, to mam dwa dyfuzory. Jeden to jest ten z Loris. Eliksir miłości. Powiem Wam tak. Bardzo ładny zapach. Taki perfumowy. Słodki, lekko ciężki. Ale za mocny. Ja, jak ten mój rysiek mnie kiedyś wykończy, on po prostu nie może takich, wiecie, ostrych rzeczy mieć w pobliżu, bo go zaraz tam przydusza. Ostatnio się przytulił, ja miałam te mocniejsze perfumy, już stękał, marudził, że za mocne. Ja mówię, no nie mogę po prostu, no nie mogę, nie? Nie, no lepiej potem walić, śmierdzieć, nie? To wtedy tak kobieco, normalnie, naturalnie chyba dla tego mojego męża będzie. Ale nie o tym. Tak czy siak ten wylądował w łazience. Świetnie mi się w łazience sprawdził, bardzo ładnie, tam ich nie stękał. Eliksir miłości, bardzo ładny dla mnie, do łazienki. Może gdybym tyle patyczków nie wsadziła, byłoby też lepiej tutaj. No ale dobra, jest jak jest. Ostatnio dwa kupiłam też z Eiffel, dobrze pamiętam. I też obydwa stoją w łazience. Bo ten mój po prostu nie może ich wąchać, nie? Tak czy siak, ja Wam polecam, mi się podoba. Jak, tylko pamiętajcie, żeby tyle patyczków na raz po prostu nie wkładać do środka, jak macie niedużą przestrzeń. I tu, słuchajcie, ojej, rozlałam, z Eiffel bukiet. I to jest tak cudowny zapach, ja nie mogę go nigdzie dostać. I patrzyłam na butiku Obsession ostatnio, jak miały transmisję i jak byłam u fryzjera też patrzyłam, nie ma tego bukietu. Są jakieś inne kwiaty, ale one mi zajeżdżają. Nie pachną tak jak to, po prostu jest cudowny. On jest świeży, kwiatowy, słodki, no piękny. Piękny. I on nawet jak miał pełno patyczków w sobie, to on absolutnie nie dusił. Tak samo jak kwiatowy ten Loris. Też był bukiet kwiatów, tak chyba się nazywał. Czy łąka kwiatów? Już tak nie pamiętam. Nie ma tych dwóch zapachów. Po prostu je wycofali. Ja jestem zrozpaczona, bo nie mogę ich dostać. A nawet jak mi tutaj stały, na tej mojej paterze, to wcale nie były namolne, nachalne, nie przeszkadzały, były naprawdę super. Gdzieś tam się odwróciłam, gdzieś tam coś tam i nagle do mnie ten zapach doszedł. No cudowny. Przychodził i znikał, przychodził i znikał. No świetne. No ten eliksir miłości to już był taki bardziej nachalny faktycznie. Jak siedziałam, to nic innego nie czułam, tylko ten eliksir, nie? No i to sam, a ten, no ten też był fajny. Ten też był fajny, tam stał na regale. Bardzo mi się podoba i żałuję, że mi się skończył. Co mam powiedzieć? I drodzy moi Państwo, i to by było na tyle. To by było na tyle, jeżeli chodzi o projekt Denko w moim wydaniu. Nagadałam się, 13 minut chyba wystarczy. Niech sobie będzie, wrzucę go za jakiś czas. Wiem, że lubicie projekty Denko, więc jak najbardziej. Jeżeli chodzi o kosmetyki makijażowe, to jeszcze długo, długo na Denko nie liczcie, bo jeszcze no ja mam takie kosmetyki, które po prostu są tak wydajne, że mimo, że codziennie się maluję, to ich bardzo mało ubywa. No, z wyjątkiem Avonu Lux, mojego pudru, bo tu faktycznie już za chwilę nie będzie co zbierać i trzeba sobie pomyśleć nad czymś nowym. Także, żeby już było w szufladzie i jak nic potrzeba, to po prostu wyciągam i jest. No. Tak to wygląda. Tyle, co chciałam powiedzieć. I co? Żegnam się z Wami i do zobaczenia w jakichś innych filmikach na moim kanale. Jeżeli Wam się podoba to, co ja tutaj tworzę, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania, odzywania się w komentarzach. Będzie mi bardzo miło, poczuję się doceniona. I co? I tyle. I to tyle właściwie, co chciałam powiedzieć, więc żegnam się z Wami. Pa, pa. Do zobaczenia w następnym filmiku.